komponowuje we wnętrze tej świątyni. Świątynia jest piękna, jest bogato dekorowana i nie jest to kościół jakichś olbrzymich rozmiarów, ale właśnie te organy są idealnie dopasowane do wnętrza i do akustyki tego kościoła. Także uważam, że pod tym względem instrument jest bardzo dobrze dobrany do miejsca i są to organy przyjemne w graniu, romantyczne. Także zaprezentuję dzisiaj wieczorem repertuar raczej romantyczny. W zasadzie jedyne Boże dzieło nieromantyczne to będzie Bach, ale w przerobieniu przez Duprego, Marcela Duprę. Potem poprzez kompozytorów Mendelssohna i Cezara Franka, aż do Marcela Duprę i aż do kompozytora współczesnego Jean-Louis Florenza, który niestety 3 lata temu zmarł. Także razem z chórem, który będzie śpiewał muzykę bardzo dawną, będziemy mogli pokazać cały przekrój w zasadzie historii muzyki klasycznej, także od XIV wieku do XXI wieku. Będę wykonywała jeden utwór współczesny, Jean-Louis Florenza, który może będzie brzmiał bardzo egzotycznie, bo to są faktycznie melodie zaczerpnięte z Etiopii. I to są śpiewy liturgiczne z Etiopii ku czci Matki Boskiej. Także jest to hymn ku Matki Boskiej, natomiast jest to śpiew egzotyczny, z egzotycznymi rytmami i zupełnie inaczej prowadzony. Także na pewno wiem, że publiczność będzie zaskoczona. Jest to element zaskoczenia. No i w sumie trochę specjalnie też tak robię, bo właśnie lubię obserwować reakcje publiczności. I chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, ten utwór będzie po raz pierwszy wykonywany w Polsce, to taka ciekawostka. Sobie parę słów, by pani mogła powiedzieć. Jestem organistką, kobietą. Mam 32 lata. Studiowałam w Polsce, ukończyłam studia w Polsce w klasie fortepianu, najpierw, potem w klasie organu. Wyjechałam potem za granicę na studia podyplomowe, organowe i klawesynowe. Także moją edukację, powiedzmy, na różnych polach mogłam uzupełniać, brałam udział w różnych kursach muzycznych i bardzo chętnie brałam udział w różnych konkursach, nie tylko po to, żeby sprawdzić się, jaką, powiedzmy, mam jaki poziom, ale przede wszystkim dla mnie to była niesamowita stymulacja, żeby bardzo porządnie nauczyć się programu. I teraz no, to daje efekty, bo człowiek jak tak musi raz mocno popracować, to potem efekty zostają. Dla mnie to jest stolica muzyki organowej. Jest to kraj, jest to miasto, przede wszystkim Paryż to jest miasto, gdzie muzyka organowa zawsze była niezwykle istotna. Jest to nie tylko muzyka liturgiczna, ale również muzyka typowo organowa, typowo instrumentalna, która towarzyszyła ludziom we wszystkich sferach życia, czyli nie tylko w sferze takiej prywatnej, laickiej, ale również w kościele. Także tam jest bardzo żywa tradycja grania muzyki klasycznej podczas liturgii. Poza tym są tam bardzo dobre instrumenty, wspaniali pedagodzy i jedno, co jest bardzo ważne dla mnie,
zostałam tam bardzo szybko zaakceptowana. I dlatego zdecydowałam się tam zostać. A jakieś fascynacje poza muzyką z Francją związane? Tak, Claude Monet. Fascynacje poza muzyczne to przede wszystkim właśnie malarstwo, impresjonizm. Także bardzo, za każdym razem jak jestem w Paryżu, zawsze albo idę do Orangerii, albo do Muzeum Moneta, albo do Musée d'Orsay, żeby zobaczyć te moje ulubione prace. Claude Monet. Żyje tym, co pani tworzy. Tak, zdecydowanie. I w tym momencie nie ma możliwości, żeby ktoś pani nie zaakceptował. Są. Są. Ale faktycznie no sztuka to jest w zasadzie... Wybrałam sztukę jako model życia, bo to tak jest. Dlatego na przykład mam dużo szczęścia, że mam męża, który w zasadzie podzielaj moją pasję, jest to wspaniała organista. Fakt, że widujemy się nie za często, ale dzięki temu po prostu mogę się realizować w pełni. Jest to ktoś, kto całkowicie zaakceptował mój styl życia, moją chęć wiecznego rozwoju. A graliście państwo kiedyś wspólnie? Tak, tylko w domu i za każdym razem kończyło się to wielką kłótnią, także... klasztor przed rozbudzeniem się, przed dzwonami, przed 5:30, bo akurat o 5:00 się obudziłam. Także no dla mnie jest to miejsce fascynujące. Miałam piękny widok z okna, także widziałam tę mgłę nad Wisłą. A to ja się na tym nie znam. Smontujemy samą błędy.